Dzień dobry, cześć i czołem. Jak widzicie, obok mnie siedzi blady Chris, Krzysiu, Krzysztof Kadela. Najstarszy, chyba starszy beatboxer w Polsce, jeżeli się nie mylę. Na pewno nie, ale. Ale aktywnie, cześć. Aktywnie na pewno cześć, tak. Masz rację, okej. No to w porządku. Jesteśmy właśnie po warsztatach w Bismanie, które się odbyły, były dwudniowe. Super atmosfera, dużo energii, dużo ciężkiej pracy. I od razu w związku z tym pierwsze pytanie, ponieważ zbliża się World Beatbox Camp, czyli największy obóz beatboxowy na świecie po prostu. Jesteś jedynym beatboxerem z Polski, który prowadzi tam warsztaty. W tamtym roku było to codziennie rano ciężki trening tak naprawdę. I w tym roku jest ta sama forma, prawda? Rzeczywiście, tym razem ustaliliśmy, że 3 poranki prowadzę ja i 3 poranki prowadzi Roxor, ale z Roxorem ustaliliśmy, że dzielimy się tym czasem, że lubimy połączenie tego, że ludzie się budzą przy mnie, przy moim treningu, a potem jest jakaś beatboxowa łamigłówka z Roxorem. Super. A powiedz mi, dlaczego tylko ty jesteś reprezentantem z Polski jako ten, który uczy, robi warsztaty na Beatbox Campie? Wiesz co, pewnie dlatego, że jakby Beatbox Camp jest wzorowany i zainspirowany Brook Festiwalem. Pierwsze 2 Brook Festiwale prowadził tam warsztat Tic Tac, w sumie tak naprawdę na jednej edycji, bo na pierwszej to chyba nie było jakby warsztatów, było bardziej to oparte na 13 ławkach na spektaklu. Potem ja się skumałem z Piotrkiem i Łukaszem Ostaszem i konsekwentnie krok po kroku wchodziliśmy w coraz wyższy poziom tych warsztatów, między innymi przez to, że zapraszałem tam moich ulubionych beatboxowych przyjaciół, między innymi Darniego, który jest teraz pomysłodawcą World Campu, Roxora, Zidiego i wielu innych, którzy też będą na kempie. Więc jakby kemp jest wzorowany trochę na tym klimacie, że spotykamy się przez 2 tygodnie i pracujemy ciężko i się rozwijamy, tylko że on połączył to jakby z ideą nowej szkoły, Swiss Beatbox i włączył to wszystko w jedno, czyli grube produkcje na YouTubie, grube Beatbox Battle połączone z treningiem. Dlaczego nie ma innych polskich beatboxerów, którzy prowadzą warsztaty? Myślę dlatego, że tak naprawdę nikt poza mną nie kocha tak strasznie robić warsztaty. Że jeśli ktoś jest beatboxerem w Polsce, to na przykład albo ma jakiś zespół, albo robi jakieś płyty, albo nie wie co zrobić, bo jest to dosyć trudna, dziwna droga. Jak jesteś beatboxerem, to nie wiadomo jak ciebie odbierać. Wydajesz płytę, okej, to co tam będzie, co nie? Więc nie wiadomo jak to odbierać. Ja osobiście warsztaty traktuję bardzo poważnie, bardzo osobiście. Ludzie, którzy przychodzą na moje warsztaty, jest to dla mnie coś tak przyjemnego i tak fantastycznego po prostu spędzać czas z ludźmi, którzy chcą być lepsi. Jest to tak, coś tak wyjątkowego w tych czasach i w ogóle kiedykolwiek, że ktoś chce być lepszy w tym, co jest dla mnie trudne. Jasne. Na maksa to szanuję i jest to dla mnie bardzo wyjątkowe. I myślę, że nie każdy tak bardzo się wczuwa w to, jak ja się bardzo wczuwam, traktuję to bardzo osobiście i bardzo szanuję każdego beatboxera. Tym bardziej, że na moich warsztatach jest trudno, bo jest mocny strzał w dumę i w ego, bo w pewnym momencie mówię, słuchaj, wszystko to, co robisz, możliwe, że jest nierówne i złe. Ale jeśli zrobisz, że będzie równe i zwolnisz, co jest o wiele trudniejsze niż ten szybki beat, to będziesz 100 razy lepszy niż kiedykolwiek byś sobie wyobraził. Więc tak, no. Okej. To teraz z innej strony. Warsztaty warsztatami. W 2004 roku zdobyłeś tytuł Mistrza Polski. To było pierwsze oficjalne Mistrzostwo Polski. Nie licząc kilku drobnych bitw, w których brałeś udział, ostatni raz, kiedy brałeś udział w jakichkolwiek zawodach, to było 2012 rok, Mistrzostwa Świata. I od tamtego czasu nic się nie dzieje. I powiedz mi proszę, dlaczego już się nie batujesz? Czemu nie jesteś aktywnym, bitewnym beatboxerem? Wiesz co? Jest kilka odpowiedzi na to pytanie we mnie. Przede wszystkim, jeśli chcesz robić rzeczy w Polsce po swojemu i tak naprawdę wedle tylko swoich kryteriów, swojego powiedzmy widzimisię, swojego serca, swojego idealizmu, to musisz ciągle trochę walczyć. W Polsce jest tak, że nawet ze swoimi fanami musisz troszkę walczyć ciągle, bo jesteśmy dosyć
lubimy się kłócić, każdy ma swoje zdanie, więc ciągle musisz walczyć trochę o swoje w Polsce. Mamy trochę mniejsze budżety niż reszta świata, a jesteśmy troszkę bardziej kombinujący, jesteśmy troszkę bardziej dzielni, więc ciągła walka jest, no tak, co nie? No, okay. Więc ja poza tym, jakby jak rozpoczynałem swoją zabawę w 99 roku, nie było drogi beatboxera, więc w ogóle musiałem wywalczyć sobie drogę i potem, ej, chodźcie za mną, tutaj możemy zarobić w ten sposób, możemy grać taki koncert, możemy robić warsztaty, możemy prowadzić imprezy. Jakby odkrywałem nowe przestrzenie, do których to wygląda tak, że na przykład zrobię jakieś joby w tym i w tym i w tej przestrzeni i za rok jest tam 3-4 beatboxerów, a za 5 lat jest tam 20 albo 30. I to jest to, czym się jaram. I żeby iść konsekwentnie tą drogą, którą chodzę od 99 roku, musisz być gotowy na ciągłą walkę. Powiem ci, że ja... Czyli zgadza się, czyli w sumie można powiedzieć, że nie batujesz się, bo tak naprawdę napłynęło ci trochę innych rzeczy, którymi się zajmujesz, są dla ciebie teraz ważne. Przynajmniej tak to zrozumiałem. Poniekąd, ale też chodzi o to, że ostatni raz batalowałem się na Mistrzostwach Świata w 2012 roku i myślę, że to było dla mnie dosyć, nie wiem, jakimś małym rozczarowaniem, że nie dostałem się do top 16, mimo iż zrobiłem set, którym powinienem dostać się do top 16. I to był taki moment, że zagrałem tego seta i potem podchodzi do mnie Bolzi, podchodzi Lipsuan, podchodzi masa takich gości, którzy są totalnymi kozakami i mówią, słuchaj, zajebiste było to, że mimo to, że było 100 Francuzów pod sceną i oni nie klaskali, ty w ogóle nie zwracałeś na nich uwagi, ja zrobiłem swojego seta. Miałem wtedy jakieś problemy z żuchwą i po prostu generalnie zrobiłem to, nie wiem, może wkręciłem się trochę w reprezentację, okej, zrobię po prostu jak najlepszy set jako polski reprezentant, żeby wreszcie przejść i tak dalej. I potem widziałem, jakie były decyzje jury i to było, i potem skumałem, wow, Eclipse i Killakera nigdy nie batelowali się i oni nie wiedzą, o co w tym chodzi. Plus jeszcze była tam laska, beatboxerka z Anglii. I też się dowiedziałem, że jej decyzje były mocno pro Wielka Brytania. Okay. Więc tak średnio. Ale co nie zmienia faktu, że ponieważ czasem poruszam temat na warsztatach o bitwach i opowiadam, co ja bym zrobił na bitwie, ponieważ ten ogień i ta chęć rozpierdolenia kogoś na mikrofonie, ja to ciągle mam w sobie. I gdybym tego nie miał, to pewnie bym nie poruszał tego tematu na warsztatach. I moment, kiedy zaczynasz myśleć, okej, co ja mogę zrobić na warsztatach dla beatboxerów, żeby oni usłyszeli, to otwierasz się na ten element twój, te współzawodnictwo i wtedy sobie myślisz, żeby w ogóle otworzyć się na to i przekazać coś ludziom, to musisz sobie zacząć myśleć, rozjebie każdego z tych gości. I to jest nastawienie, które w ogóle musisz mieć, żeby wygrać bitwę. Więc fajnie, komplementujmy się, jesteśmy przyjaciółmi, jesteśmy beatbox family, a jak wchodzisz na bitwę, rozjebie każdego z was, potem przebije ci pionę. Ale dzisiaj ja wygrywam. Dlatego jak ktoś się mnie pyta, czy bym teraz wygrał bitwę, tak, wygrałbym każdą polską bitwę. Ponieważ muszę mieć takie podejście, bo ja pierwszy muszę w siebie uwierzyć, żeby ktoś potem we mnie uwierzył. Musisz być swoim fanem numer jeden, inaczej co ty robisz? To powiedz mi w takim razie, bo pytam teraz ze względu w sumie na to, że jestem poniekąd twoim fanem i też chciałbym mieć fan batując się z tobą, czy weźmiesz udział w jakiejś polskiej bitwie, jednak stwierdzisz, że przyjdzie taki dzień, że dobra, dzisiaj jest to, jest ta bitwa, chcę wziąć udział, biorę to i rozpierdalam. Myślę, że tak. Na pewno jeśli będzie jury zajebiste, bo często jest taki problem, że słuchaj, poziom jakości bitwy zależy od jury. Jeśli jury jest ok, jest atmosfera, jest klimat, bo beatboxujesz dla jury. Poziom jury oznacza poziom bitwy. Więc musi być jury, że musi być jakiś kot typu dziadek. Nie może być below. Below powinien prowadzić, nie powinien być w jury. I powinno być na przykład dwóch zagranicznych jakichś mega kotów, żeby było po prostu sprawiedliwie. Powiem ci szczerze,
ja robię rzeczy tylko, które chcę robić i one zajmują mi 100% czasu. Ja budzę się o 8 rano i idę spać około 23-24 i od tego momentu do momentu ciągle pracuję nad projektami. Kocham robić warsztaty, kocham grać koncerty, kocham prowadzić jakieś zajęcia, robię swoje wideo, robię te wszystkie rzeczy, które nie są jakieś super popularne. To nie jest tak na FIBE. To są rzeczy, które są oparte o mój gust i żebym mógł z tego wszystkiego żyć, muszę to wszystko robić na mega wysokim poziomie i nie starcza mi czasu, żeby jeszcze coś robić, ponieważ ja codziennie sobie udowadniam, żyjąc życie wedle moich zasad i robiąc muzykę, która mi się w 100% podoba, codziennie sobie udowadniam, tak, okej, okay, kolejny zajebisty dzień minął, jestem gotowy na kolejne wyzwanie, które sam sobie daję. Ja nie czuję, to jest taki moment, że przez moment czujesz, a rozjebię wszystkich, a potem... Ja nie chcę rozjebać wszystkich, ja chcę mieć mistrz, ja chcę widzieć... Wiesz, ja mam 32 lata, od 19 lat beatboxuję, od 10 lat top 8 każdej polskiej bitwy, przynajmniej 6 osób to są ludzie, którzy chodzą na moje warsztaty. Dla mnie to jest wygranie. Mi to daje taką satysfakcję, że jak o tym mówię, czuję po prostu prąd. Dla mnie, jak Bobby wygrał, jak Peyot wygrywał, jak wszyscy ci chłopacy, których znam, są moi przyjaciele, moi uczniowie, stary, no po prostu to łezka się kręci, to jest taka jazda. Okej, okay. Chciałbym teraz przejść do ważnego pytania. Nie zważając na miejsce, w którym jesteśmy, ulubiony napój. Ale to zabrzmi hipstersko, ale... Zajebiście jest filtrowana woda jakimś dobrym filtrem za kilka tysiąc, że jest czysta, nie z tym chlorem. Koniec. Uwielbiam dziurawca z miodem. Okay. Pycha, fajnie się czuję. Uwielbiam kawę. Okay. Uwielbiam kawę i, okej, okay, zmanierowany, wychodzę na maksa. Uwielbiam hiszpańskie wino. Hiszpańskie wino, smaki lasu, smaki ziemi. Zdało to są się. Twoje topy. To są twoje... Water chestnut w Singapurze jest niesamowite, jest z orzechów laskowca, z brązowym cukrem, totalnie słodka, pyszna woda. Rozpierdol, water chestnut. Pojedź do Singapuru i powiedz water chestnut i wszyscy zrobią... I powiedz water chestnut, okej. Okay. Water chestnut. Wracając do poważnych pytań. 19 lat się zajmujesz beatboxem. Ile razy, albo czy w ogóle miałeś takie chwile, że mówisz... To jest koniec, nie chce mi się robić, rzucam beatbox, to jest za trudne, za ciężkie, kolejna porażka, albo coś tam nie wypaliło. Miałeś takie chwile, właśnie ta myśl taka, że rzucam beatbox, albo że nie chcę tego robić. Czy to się pojawiało, czy może w ogóle tego nie miałeś? Wiesz, to są takie etapy, że nie jesteś już tak zajarany czymś. To jest tak, jak na przykład z kimś współpracujesz od lat, widzisz jakiś duet jak Outkast, że masz Dre i Andre. Andre, że oni po iluś tam latach po prostu okej, okay, starczy. Więc pewne rzeczy się wypalają, więc ja znalazłem sobie na to taki patent, że w 2009 roku postanowiłem, okej, okay, chcę się wreszcie nauczyć kończyć robić utwory i zająłem się produkcją. I nauczyłem się produkować, miksować i masterować swoje utwory. Więc nauczyłem się, jak nagrywać beatbox, jak sprawiać, że on brzmi dobrze w miksie, jest częścią miksu, albo że opieram miks na nim, więc to... Więc znajduję kolejne rzeczy, to była pierwsza rzecz, potem nagrywałem wideo telefonem, potem nagrywałem wideo jakimś Canonem, więc uczę się kolejnych rzeczy, ale zawsze fundamentem wszystkich rzeczy, które robię, jest beatbox i zawsze ta wdzięczność dla tego pozostaje. I to jest trochę jak sezony, że w pewnych momentach znowu bardziej wracam do beatboxu. Czasem więcej robię studia, czasem więcej, nie wiem, prowadzę rzeczy albo komponuję w ogóle bez beatboxu. Ale jest to rzecz, która sprawiła, że uwierzyłem, że mogę robić rzeczy na okej poziomie, więc zawsze do tego wracam. Okej, okay. Czyli podsumowując, żebym dobrze zrozumiał, w momencie, bo miałeś takie momenty, to potwierdzasz, i szukałeś po prostu czegoś, co cię znów zainspiruje, związanego z beatboxem. I to jest, myślę, że to mogła być rada dla kogoś właśnie, kto gdzieś tam czuje, że jest coś nie tak z jego beatboxem, czy w ogóle z jakąś zajawką. Po prostu
zaakceptować to i spróbować znaleźć jakąś nową drogę, może, która jest związana z zajawką. Warto zbierać kwalifikacje. Jeśli umiesz jedną rzecz, to zobacz, czy ta rzecz, która jest obok, czy może też tej rzeczy się nie nauczysz, bo wszystko i tak robi się na komputerze. Jasne. Może jeśli masz mikrofon, to może nagrywaj się na komórkę na tym mikrofonie, wiesz. Spróbuj cały czas się rozwijaj, wiesz, może miesiąc spędzony na uczeniu się, jak montować filmiki, jak wrócisz do beatboxu, to będziesz miał tą świeżość. Więc jeśli osiągniesz mistrzostwo w jednym, to osiągnąć mistrzostwo w drugim jest o wiele szybciej. Tak mi się wydaje. Chodzi o to, że chodzi o dojrzewanie, że po prostu z czasem im bardziej docenisz to, co umiesz, tym więcej z tego wyciągniesz. Mówiłeś teraz o tym, że płytę właśnie sam sobie produkowałeś i cieszę się, że o tym wspomniałeś, bo to jest moje kolejne pytanie. Pierwsza płyta Beatbox Tracker, pamiętam, że kupiłem ją zajarany, że w ogóle beatbox płyta wychodzi, to chwila i słucham sobie ją do dziś. I teraz tak, kolejna płyta to był zbiór tych filmików, które robiłeś. Tak, czterech bladych, to ten schemat bardzo, bardzo przyjemny. To była druga płyta, czy teraz produkujesz coś, czy zbierasz sobie materiał na jakąś płytę, czy w ogóle, znaczy może nie to, że zbierasz materiał, tylko czy masz konkretnie, pracujesz nad trzecim wydaniem? Wiesz co, powoli rośnie cover ustne, część druga i to będzie 10 coverów polskich utworów. I teraz pierwszy utwór to Zegarmistrz Światła, drugi utwór to jest Chłopcy z placu Broni Wolność, trzeci utwór wyszedł niedawno, to jest akurat Lubię Mówić z Tobą. Czwarty, który wyjdzie za chwilę, to jest Cichosza Grzegorza Turnała i pozostaje jeszcze 6 utworów, które sobie wymyślę, które chcę zrobić i na pewno będzie tam Lady Punk. Zrobię coś z Lady Punk, więc fajnie. Czyli dalej ten schemat... Ten schemat kontynuuję, ale mam utwory do dokończenia chopinowskie, bo zrobiłem 3 lata temu trasę z utworami Chopina promując Warszawę w Polsce i za granicą. Super. Plus, wiesz co, trochę chyba wracam do elektroniki. Że robię coś trochę jak a la pierwsza płyta i robię takie rzeczy totalnie po swojemu i z różnymi rzeczami, jest tam dużo beatboxu, ale dużo też innych instrumentów, więc naraz idę w 3 kierunkach, że jest Chopin, są covery, ale jest coś totalnie mojego. I pierwsze co skończę, to wydam. Okej, super. Konsola czy komputer? Generalnie jestem wielkim fanem konsoli, bo wydaje mi się, że to jest mega praktyczne, ale konsole są głośne, są głośniejsze od komputerów. Włączasz, wiesz, PS4 i myślisz sobie, gościu, jesteś za drogi i zbyt fajny, żeby być tak głośny, ale w ogóle bonty do PS4, co nie? I te, jakby moja pierwsza konsola dostałem od mojego taty, od Zbycha, Sega Mega Drive, czyli Sega Genesis, czyli konkurent Super Nintendo i generalnie te dwie konsole to jest mega, mega, mega klasyk. Uwielbiałem PlayStation, ale obecnie wydaje mi się, że najfajniejszą konsolą jest Switch, bo Nintendo po prostu ma to podejście do radochy, co nie zmienia faktu, że uwielbiam gry z myszką, mam peceta. Sam go sobie składałem. Uwielbiam to, że to jest kombajn, na którym mogę tworzyć wszystko. Jasne. Więc taka słaba odpowiedź. Czyli ni to konsola, ni to komputer? Lubię komputer. Nie mam żadnej konsoli. Rzekłem. Okej. I to właśnie to chciałem wyciągnąć od Dawida Lopisa. Tak. Mówiliśmy wcześniej o tym, że w Polsce mieliśmy coś takiego jak Brook Festival. Czyli na długo przed World Beatbox Campem forma tych 10-dniowych warsztatów, gdzie są ludzie z zagranicy, bo był w Polsce Darni, ZD, Roxor, Fatih K. I moje pytanie odnośnie tych warsztatów, odnośnie Brook Festiwalu. Jak myślisz, jak to wpłynęło na polską społeczność beatboxową i na beatbox w Polsce? Myślę, że to w ogóle był, mówiąc krótko, to był sztos. I to wpłynęło bardzo mocno, bardzo pozytywnie i myślę, że wtedy dopiero pojawiła się prawdziwa społeczność, ponieważ było kilku wariatów indywidualistów, którzy jechali na WBW i jedyną taką akcją, świętem było WBW, tyle że najlepsi beatboxerzy brali udział i chcieli je wygrywać, więc nie było do końca kto ma to sędziować, więc wszyscy się uczyliśmy co robić na tych imprezach, więc nie było jakichś super sędziów, najlepsi chcieli tutaj battlować, więc niektórzy się cieszyli, niektórzy się kłócili.
więc było przyjemnie, był kwas, więc klasyk. Po prostu byliśmy młodymi ludźmi, każdy się uczył. Mhm. Ale dopiero Brook Festival i to, że w ogóle wizja Piotrka Ostasza i to, co z tą wizją robił Łukasz Ostasz, to sprawiło, że jakby mój entuzjazm i moje ambicje mogły tam po prostu popłynąć totalnie. I w ogóle nie, bardzo się stresowałem przed pierwszymi warsztatami, bo nie wiedziałem, co mam zrobić. Dokładnie pamiętam cały dzień dokładnie pamiętam, było z 26 osób. Wchodzę do sali, rozmawiam, opowiadam coś. Mówię, dobra, robimy pół fykacy. I to jest główna rzecz, którą ćwiczymy nadal na warsztatach. I to jest ciekawe, bo to przyszło do mnie nagle. To była jakaś, wiesz, jakaś intuicja, jakieś coś, bo miałem taki pomysł, okej, musimy ćwiczyć perkusję i niech to będzie coś, niech to będzie jakiś neutralny rytm. Powiedziałem kiedyś o tym, wiesz, my ćwiczymy rzeczy neutralne. I ktoś mi odpowiedział, ale nie ma takich rzeczy. A ja, wiesz co, są różne rzeczy. Ja to nazywam neutralne, nie wpływam na styl, wpływam na jakość i brzmienie. Jasne. I to jest bardzo fajna, mocna koncepcja. I nie da się przecenić roli Teatru Muzycznego w Gdyni. Klimat tego miejsca i otwartość, którą w ogóle totalnie wszystkie sale, całą scenę, wszystkie miejsca, biura, wszystkie piętra zostały otwarte przez świętego pamięci, przez już nieżyjącego dyrektora tego miejsca. Nie pamiętam, jak się nazywa, ale to była fantastyczna, magiczna postać, aktor, muzyk, gościu po prostu z pełną mocą, miał pełne zaufanie do nas. I po prostu w tym teatrze było, nie wiem, jakaś dobra energia, dużo duchów. Tyle pięknych rzeczy i niesamowitych artystów tam grało, że myślę, że to na maksa pomagało, że to nabierało kształtu. Gdybyśmy to robili w innym miejscu, bez takiej magii, to absolutnie to by tak nie wyszło, bo ja robiłem lepsze warsztaty, niż byłem w stanie je robić. Mhm. Nie jestem w stanie tego inaczej wytłumaczyć. Plus fakt, że nie wiem, ja po prostu chciałem, ja podchodziłem do tego jak do moich żołnierzy, do moich Spartans. Ufacie mi? Ufamy. To róbcie tak, okej, to będziecie lepsi. I ktoś jak mi ufał, że jeśli to zrobisz, że będzie lepszy, to nawet jeśli moje metody będą złe, to będzie lepszy. No tak. Wariactwo. Szaleństwo. Co, uważasz, że dzięki Brook Festivalowi w Polsce nasza społeczność właśnie... Bo ja tak uważam i pytałem trochę, mając nadzieję, że podzielisz moje zdanie, że dzięki Brook Festivalowi po prostu beatboxerzy w Polsce spotkali się i zobaczyli, że jest nas trochę, tych ludzi zajmujących się beatboxem i stwierdziliśmy, że ej, fajnie, to spotkajmy się, ja przyjadę do ciebie, ty do mnie. Po prostu, że wytworzyły się więzi i przyjaźnie, które trwają do dzisiaj. Myślę, że absolutnie. Myślę, że to było w ogóle, to był początek społeczności i to był początek w ogóle, to było naprawdę beatbox family. Bo to było spotkanie się idealistów, którzy chcą robić beatbox i ich marzeniem jest robienie super beatboxu i ciekawe, co będzie dalej. Taka fajna, totalna otwartość i ciekawość. I tak, to było bardzo ważne i dlatego chcemy powrócić do tego. Mhm. Super. Mam jeszcze takie jedno pytanie, że też mi chodziło po głowie, gdzieś tam jak się z tą spotykałem, często mówiłeś, czy na warsztatach nawet robiłeś nutki, które mówisz, że wychodzą z naszej kultury słowiańskiej i niby odpowiedź na to pytanie może się wydać oczywista, jesteśmy Słowianami, więc super, czerpiemy z tego, ale dlaczego lubisz czerpać z tej kultury, dlaczego lubisz odnosić się do słowiańskich ludów? To jest romantyczne, jakby kultura słowiańska została jakby zapomniana, nie wiadomo co tak naprawdę się działo, wiele rzeczy nie wiemy, ale wszystko to, co brzmi słowiańsko, moje ulubione piosenki polskie, moja ulubiona kapela to jest kapela Zosi Warszawa, szczególnie kiedy tam śpiewała jako liderka Maja Kleszcz. Jest to muza, która mnie tak porusza, jak po prostu słyszę w ogóle folk, czy wiesz, z różnych krajów, generalnie jeśli chodzi o Europę, ale też jak słyszysz Indian, jak grają na flecie albo śpiewają, po prostu czujesz coś, co jest starsze od ciebie, czujesz, jest to tak wzruszające i tak Jasne. Piękne, otwierasz się na takie piękne, na takie chmury fajnych myśli, że ja to uwielbiam.
nie wiem, leci prosty beat, dodasz do tego śpiew biały albo łabędzi jakiś słowiański i nagle to zyskuje tyle głębi, że to jest koniec. I dlatego uwielbiam rzucać po prostu jakieś słowiańskie, ruskie, czy polskie, czy ukraińskie, litewskie śpiewy, bo jakby to dodaje tej jakby mocy. Mhm. Jasne. Okej, okay. I podsumowując cały wywiad, kończąc to, pytanie do ciebie jest takie. Ulubiona postać fikcyjna i dlaczego? Oczywiście związane pytanie z beatboxem jak najbardziej. Trudne. Wiesz co? Moją ulubioną postacią jest Vimes ze serii Świata Dysku Terry'ego Pratchetta, który chyba 2 lata temu czy rok temu zginął. Vimes jest ciekawym gościem, bo on pochodzi ze slumsów. Był policjantem w Ankh-Morpork i potem jakby przestał pić, poszedł, został komendantem, szefem Metropolis, szefem policji w tym mieście. Potem ożenił się z Sybil, która była najbogatszą osobą w mieście, ale była oldschoolowa i przepisała cały swój bogactwo na niego, bo nie, to mąż musi mieć. I on zawsze chodził w butach, które nie mają podeszw tekturowych i wyczuwał, na jakiej ulicy jest. Na przykład był pijany, ale stopami wyczuwał, a jestem tutaj na mrokach, to w lewo, w prawo, więc on był zawsze pomiędzy jestem z tych najbiedniejszych i chronię biednych, ale przecież już jest arystokratą, jest dukiem, jest wielkim, honorowym hrabią. Więc to jest człowiek, który nigdy nie mógł, jakby wiesz, zawsze walczył z tym, kim potem się stał. I w Polsce też tacy trochę jesteśmy, że jestem honorowy i nic nie robię dla pieniędzy, muszę robić, wiesz, wszystko z pasją i tak dalej, nie mogę się sprzedawać. A przecież to, że twoje pomysły się nie ma nic lepszego, niż jeśli sprzedajesz swoje pomysły, to znaczy, że jesteś mądry. Znaczy, że coś działa, że ci rzeczy wychodzą. Więc my jesteśmy, jest strasznie trudno w Polsce stworzyć sobie ten balans, żeby sprawić to, że ludzie dobrze się czują, patrząc na ciebie, że ty sprzedajesz to, co kochasz. Bo ty stajesz się komercyjny. No tak, bo chcę zarabiać tym, co kocham, i płacić za rachunki na całą moją rodzinę. Więc to jest ciekawy temat w Polsce i jest to ciekawy temat, co nie? Że musisz uważać, jak bardzo się cieszysz rzeczami i tak dalej, bo komuś to może zaboleć. Ciekawy temat. Super książki. Świat dysku Terry'ego Pratchetta. Bardzo ciekawa dygresja z pytania o ulubioną postać fikcyjną. Wow! Tym moim akcentem kończymy nasz wywiad. Piękną rozmowę, bardzo wspaniale mi się rozmawiało. Dziękuję ci. Dziękuję ci, Miszo. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. I wam również. I pozdrawiamy was serdecznie. Yeah! Yeah!